Ona będzie zdalnie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Na początku chciałam podziękować Ministerstwu Zdrowia i wszystkim ministrom, którzy pracowali zarówno, żeby zadbać o zdrowie Polek i Polaków, ale żeby ratować gospodarkę. Na wiosnę obudziliśmy się z nową rzeczywistością, z którą zmaga się cały świat. Wiele bardzo cennych inicjatyw z Ministerstwa Zdrowia przeprowadzonych tak, aby po prostu Polacy nie ponosili pewnych tutaj konsekwencji zdrowotnych, zostały przeprowadzone w sposób perfekcyjny. Oczywiście, że tylko ludzie się mylą, jak pracują. Ja bym apelowała do naszych przeciwników, aby używali mniej polityki, a więcej merytoryki. I chciałam przypomnieć, teraz takie larum odnośnie sanepidów. Sanepidy zamykała Platforma Obywatelska. Taki sanepid w powiecie tarnogórskim został zlikwidowany i teraz, kiedy były problemy, to naprawdę pracownicy sanepidów pracowali praktycznie 24 godziny na dobę. I za to chciałam ministerstwu podziękować i prosić o przeanalizowanie, czy nie warto by było wrócić, aby we wszystkich powiatach ziemskich były sanepidy, bo teraz jest czas na weryfikację, na dyskusję, a przede wszystkim, panie ministrze, wielki ukłon do ciężkiej pracy, którą pan z całą swoją załogą oddaje, aby Polacy czuli się bezpieczniej. Ja wiem, że można krytykować, ale szanowni państwo, zdrowie nie ma barwy politycznej i apeluję, opozycjo, proszę współpracować, nie przeszkadzać, nie organizować różnego rodzaju przemarszów, które tylko potęgują wzrost zachorowalności. To, co się działo na przestrzeni ostatnich 4 tygodni, to było niewybaczalne. Razem, szanowni państwo, Wysoka Izbo, zadbajmy o zdrowie wszystkich Polek i Polaków. Dziękuję.